Zawieszenia brakło. To rider. Ale... Kurde, nie włączyłem nagrywania. Nie? Gazujesz od razu, tutaj nawet nie trzeba, jak jedziesz szybko, to nie używasz prawie siły, żeby skręcać, nie? A w KTM albo coś, to sam ci motor wyprostuje cały czas kierownicę, trzeba już siłę przełożyć. No tak, trzeba się tu wydać, no. To za kąt teraz trzeba fajnie powiedzieć. Ten? A ja nie mogę trafić na początku, nie wiem czemu, kurwa. Ale na początku skończysz po prostu najlepiej, kurwa, tak, żeby pędzę sam leciał. Ale nie mogę namierzyć, wiesz, tak chujowo widać.
Mercedesie! Tak? O kurwa. Brakło owca? Co jest? Ale powiem ci, że chodzi rzeczywiście jak cztery osów. Kurwa, te bandy to ja pierdolę.
Te bandy tak prosto się wchodzi. Ogólnie wszystko się takie proste wydaje na tym. Nie no, bo się chujowo ustawiłem, za bardzo na środku. Dawno nie jechałem dużym krosem. No nie skakałem ogólnie. A skakałem na stojąco. Taki pół stojąco. No z ugiętymi nogami, nie? Co tam, młody? Coś niezadowolony jest. Tutaj lekko poprawiliśmy łuk. A raczej no nie ja, bo brakło dla mnie sprzętu. Ale to tak się prezentuje. To jest tylko podsypane. A to ogólnie tutaj się wydarło od jazdy motorami. Powiem, że naprawdę to wnet kurde trzeba będzie ubić i już będzie ten wasz metrowy łuk. No, schodzi się nisko, ja jeszcze tak nie schodzę nisko, no bo nie mam skilla, ale już się rysuję tutaj pod nóżkami o spód. Trzeba będzie wnet podkopywać. No ale jest naprawdę zajebiście. Jak się nagrało, to wam puszczę moment, jak Pitbike Rider schodzi do podnóżki. I bracia KTM-em. Tu jest taka czepaczka, jak to mówią. Na razie to jest takie luźne, jeszcze nie ubite, bo to musi dopiero siąść po deszczu, bo jest pełno darni pod spodem. I tu jest ta słynna skocznia, na której bym prawie wyjebał KTM-em. źle się na motorze ułożyłem. Za bardzo na środku. Do skoku i nie odchyliłem się do tyłu i prawie poleciał na kierowajkę. Strasznie, no teraz się ubiła skocznia, ale jest taka ostra do góry jest. MRF-em się fajnie skacze, ale KTM-em mi się skoczyło chujowo za pierwszym razem. Nieźle. Za nisko nie mogę schodzić na tej oponie chińskiej. Zaczyna się kurzyć, kurde. Trzeba będzie wnet nawadnianie torów zrobić. Muszę to poprawić, bo rozwaliłem KTM-em łuk. Muszę iść po grabie, poprawię im to. Tamten łuk jeszcze musimy dopracować. Co, będziesz wchodził w ten łuk? Tamten? To się nagra. Ojej, może jutro jeszcze coś pojeździmy. Trochę paliwa jeszcze jest. Zanim w MRF-ie wypalę, to minie. Trochę bratu sprzęgło nie wysprzęgla, zapowietrzył się wysprzęglić czy co? Czysty tak kurwa jest zarąbisty motorek, bo niedużo gazu i to idzie. O, aj zajebał! A my u Pitbike Ridera robimy tor na motor, a tu widzę, że powstaje tor grawitacyjny na rower. Kurczę mele, normalnie. Ciężko było mi tutaj wyjechać, ale wyjechałem cudem na tej chujowej oponie enduro. Tu jakaś czepaczka malutka. Idziemy dalej, tu Pitbike Rider wydar. Góra jest konkretna. Tu jakiś kurde wynalazek, jakieś mosty, czy chuje moje dzikie węże. Idziemy dalej, dobra.
To był jakiś następny skocznia, uskok. To jakaś banda, Ej, ta banda jakaś z zamysłem skakania? No, panie, tam to szkole, tam... Tu następne jakieś dwie małe, jedna większa. Kawał góry. Piotrek, to już można porze odżałować i dać im ten pomost, kurwa, z tego. No, powiem, że teren macie z potencjałem. 3, 2, 1.